Po zakupie Hondy CRV udaliśmy się do Norymbergi w poszukiwaniu Passata B7 lub Golfa 7. No i chwilę mnie tu nie było, więc jest parę ładnych aut. To jest na przykład taki pierwszy lepszy komis, co podjechaliśmy. No akurat są ceny, auta nie są tu tanie, drogie. Tetka 2.7 rok 10900 na przykład. Tylko siódemka. S4, przepraszam. 4.2 w quattro. .344 konie. 10900. 2.5 rok. Skrzynia manualna. A przejechane mam niedużo, 140 000. BMW 8. Ile ona kosztuje? Nie ma żadnej specyfikacji. 5 litrów. S4 fajna. No. Tylko to S4, nie? 4.2 benzyna. Tutaj jest taka chyba 7. Trochę za droga. Przekracza budżet 8,5 tysiąca euro. 2.12 rok 4Motion. Idziemy dalej. Idziemy tam do tych Passatów, gdzie tam stał. Teraz następny komis przejeżdżaliśmy. Wiedzieliśmy, że tam stało z 10 Passatów. Tylko głównie B8, ale B7 jakieś te stałe i zobaczymy teraz, co to jest, nie wiem, jakie ceny. Dobrze, że ceny są napisane. Niskie przebiegi, ja cię pierdzielę, jakie ceny. 13 tysięcy. Tu nie nawołujemy. B7 13 tysięcy na przykład. A poza tym same pusty. Aba bez Iben. Aba to ja. Bitte? Bez Iben brauchen wir. Ja. Ich kann nicht runtergehen. Ich habe eine, aber das kann ich nur morgen wieder überholen. Mit Standheizung, wenige Kilometer und Hotline, super Zustand. Aber Preis ungefähr? 11.000. Zu teuer. Okay. Und wszystkie są te B8. Tak. Wszystkie Passaty B8. Dobra, uciekamy dalej. Tutaj nic nie nawołujemy. I wszystkie w granicach 15 tysięcy euro to był sam. My trafiliśmy w Norymberdze na taki jakiś plac. Wreszcie z cywilizowanymi autami. Czyli są tu nowe auta, większość to Audi. No i klient znalazł dla siebie auto, miał być Passat B7 lub Skoda Octavia, no ale będzie Golf 7 z
14 roku. 1.6. 140 tysięcy przejechane. Dobre wyposażenie. Tutaj jest ten Golf. Czujniki przód, tył. Czujnik deszczu. Jedyne co w tym aucie to są fotele do wyprania, bo są zasypione, nie? No ale auto kosztowało 7500 euro. I naprawdę jest ładne, całe w oryginale, ładny kolor. Także naprawdę, klient długo się nie zastanawiał nad tym autem. Już pokażę w środku, nie jest to jakiś pustak, żebyście nie myśleli. Bo i nawigacja jest kierownica skórzana, multifunkcyjna. Siedzenia są poplamione, no tak widać. Książka serwisowa jest do końca. Auto naprawdę ładne. Nie myte, nie picowane, tak to niektórzy lubią. Nie ma żadnych wgniotek. Ich komme gleich, eine Minute, okej? Co wam pokażę tutaj? No widzicie, jest brudna, no ale to koszt 150 zł, 200 zł i tego nie ma. Silniczek. Zapalę może. Nawigacja, język polski, tu wiadomo. Silnik tylko tyka. No i co? Co tu? O. Ha! Tempomat aktywny. Wiesz co jeszcze ma to auto? Tempomat aktywny. Widzisz? Bo właśnie... Tak, bo w tych nowszych jest znaczek. Ja patrzę. Tam są płaskie znaczki. Wie? Ja obie kriegen mogen Schilder. Okej, okay. Łatwo fona. Fona, ja? Przecież jeszcze miła niespodzianka, ten pomont aktywny jest w tym aucie. Auto będzie jechać na koło. Tablice ma zrobione. I będzie odjeżdżał do Polski, czyli następne auto jedzie do Polski z zadowolonymi klientami.